Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Cel został zrealizowany, styl może pozostawia trochę do życzenia, bo momentami niestety popełnialiśmy proste błędy, aczkolwiek trzeba powiedzieć sobie, że przez większą część meczu mieliśmy mecz pod kontrolą. Ten mecz mogliśmy już wcześniej zamknąć, bo mieliśmy dwie dogodne sytuacje w pierwszej połowie, z której zarówno z pierwszej, jak i drugiej nie skończyliśmy jej strzałem, czyli nie było finalizacji. Mimo wszystko jesteśmy zadowoleni, mamy komplet punktów w meczach wyjazdowych. Teraz mamy mecz u siebie i musimy odczarować nasze boisko. Cele się nie zmieniają, dalej walczymy o ósemkę i to jest nasz cel na chwilę obecną. Porażka każda boli, tak? I strata punktów, tym bardziej na swoim stadionie. No cóż, przyjechała do nas zespół z czołówki tej grupy, zespół bardziej doświadczony od nas. I to jest tak, jeżeli z gry nie potrafił nam bramki strzelić, bo nie dopuściliśmy do tego, to zrobiliśmy dwa błędy przy stałym fragmencie i wynik negatywny, tak. No, natomiast jedno, my powoli eliminujemy. Ja wiem, że wszyscy by chcieli od razu to z miejsca zrobić, natomiast eliminujemy pewne swoje błędy w zachowaniu i w grze i tutaj widzę duże plusy. Wyciągamy z tego wnioski, natomiast no, na tą chwilę jeszcze na tle tak doświadczonego i tak silnego zespołu no, potrafiliśmy zrobić dwa błędy, które nas kosztowało tutaj przegraną. Natomiast na pewno chłopakom nie mogę zarzucić takiej walki, zaangażowania. Stworzyli sobie, tak jak powiem, mówiłem wcześniej, na tle Legionowi sporo sytuacji bramkowych, bo do tej pory też z tym był problem. Także ten jeden z pozytywów to jest to. Natomiast no, koncentrujemy się dalej nad poprawą po prostu skuteczności, bo jeżeli są te sytuacje, to jest duży plus, natomiast no, wiadomo, że trzeba je wykorzystać i tutaj mówię, wynik jest negatywny, natomiast zaangażowanie, postawa zespołu taka czysto piłkarska, jeżeli chodzi o prowadzenie gry, jeżeli chodzi o samą grę, stwarzanie sytuacji i takie zachowania coraz bardziej odpowiedzialne, bym powiedział, na boisku, jak najbardziej tak, no, utrzyc się stałych fragmentów, utrzyc się tych jeszcze jednego makamentu i mam nadzieję, że będziemy z dnia na dzień coraz mądrzejsi i będziemy zbierać punkty, które nam są w tej chwili bardzo potrzebne.